Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych absolwentów. Naszym gościem jest dziś pani Karolina Misztal, studentka politologii w latach 2000-2006, a obecnie fotoreporterka współpracująca z Dziennikiem Bałtyckim oraz właścicielka platformy fotobank.pl. Witam Panią bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie i również dziękuję za zaproszenie. Pani Karolino, proszę powiedzieć, jak wspomina Pani lata studiów w naszym instytucie? No, oszukałabym, gdybym nie powiedziała, że fantastycznie, bo generalnie czas studiów to jest taki czas wejścia w inny wymiar życia, dorosłość, taki wymiar większej niezależności, samodzielności. A dla niektórych przecież czas przeprowadzki czy wyprowadzki wręcz z domu i czas rozwinięcia skrzydeł. I studia to jest też taki moment, że zaczynają się tak, to nie tylko jest czas nauki i to tak się wspomina przez to wielowymiarowo, w wielu płaszczyznach, tak, czas wielkich przyjaźni, często miłości studenckich, czas nauki, czas zabawy, a no, tak jak się bawią studenci, no to po prostu trzeba przeżyć, tak? W związku z tym warto studiować i dla siebie, i dla wiedzy, i dla tych więzi, które często pozostają z czasów studiów na długie, długie lata. No i dla zabawy też, bo naprawdę czas studiów to jest taki no, ostatni moment, żeby szaleć się jeszcze przed tym absolutnie, taki sprawian jeszcze przed absolutnie dorosłym życiem. Ale jeszcze też taki ostatni moment beztroski i ten ostatni moment, żeby faktycznie pożegnać się z tymi latami młodzieńczymi, ale w taki fajny sposób. Dlaczego wybrała Pani właśnie politologię? Dlaczego politologię? W zasadzie wybór był dosyć prosty, bo to był wybór między politologią a socjologią. To były troszeczkę inne czasy. I tak, politologia była moim w ogóle pierwszym wyborem. Egzamin na studia zdawał się bezpośrednio po maturze. I to był czas no, taki niefajny, bo to tak, sama matura była stresująca, za chwilę ten egzamin na studia i te wybory musiały być przemyślane, tak? Tutaj nie było przypadków, nie było miejsca na przypadek, więc dla mnie była socjologia, politologia, ostatecznie dostałam się na politologię. Dlaczego? Bo to był kierunek obszerny, wieloprzedmiotowy, pozwalający na rozwój i wybór przyszłej ścieżki zawodowej. I nie mogło być przypadku, bo wtedy był taki czas, że było bardzo dużo osób na jedno miejsce na ten kierunek. Każdy w zasadzie kierunek, tak? Bo to było bardzo oblegane kierunki dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę to inaczej wygląda ten system. I to po prostu nie mogło być w przypadku. I ta politologia była takim marzeniem wielu, wielu osób. Ja pamiętam, że wtedy było bardzo dużo osób na jedno miejsce. Także jak się zdało, to już się tego człowiek trzymał, no bo to było jakieś spełnienie no, pewnego marzenia. Na pewno nie był to przypadek. Dobrze, a pamięta Pani swój pierwszy dzień w instytucie? W zasadzie nie. Nie pamiętam pierwszych zajęć, jako takich stricte zajęć, natomiast pamiętam mój pierwszy dzień, to był czas pójścia po indeks. To było spotkanie pierwsze z przyszłymi kolegami z grupy, ze studiów, z instytutu. Co ciekawe, ponieważ nasz instytut w ogóle gdzie indziej się wówczas znajdował, bo znajdował się w Sopocie, a indeks odbieraliśmy na Pomorskiej, w nieistniejącym już dzisiaj, niedawno zburzonym budynku Instytutu bodajże Psychologii. I no, dojeżdżaliśmy jak to studenci tramwajami, autobusami, czasem samochodami, ale najczęściej środkami komunikacji miejskiej. Ja pamiętam, że w tramwaju spotkałam dziewczynę, która zapytała mnie, czy wiem, gdzie jest ta Pomorska i tak dalej. Zrozumiałam, że nie jest stąd, jestem z Gdańska, więc było mi się łatwiej poruszać po mieście. No i idąc z tego przystanku tramwajowego z Magdą, tak miała na imię Magda, zorientowałyśmy się, że idziemy po ten sam indeks, w to samo miejsce. No i okazało się, że jak doszłyśmy już do tej wyznaczonej sali, bo to też był podział na salę, okazało się, że ona
ma na nazwisko również na M, ja jestem Misztal, ona była Miszewska, no więc odbierałyśmy indeks zaraz po sobie. Magda niestety zmarła wkrótce na skutek nagłej choroby, bardzo krótkiej, ale była niesamowicie skromna, fajna dziewczyna i tamten moment, kiedy ja ją spotkałam, to był taki pierwszy moment, jak ja w ogóle kojarzę ze studiami. No i dzięki temu zdarzeniu pamiętam ją bardziej może niż innych, z którymi nie utrzymuję kontaktu, tak? Już nie widzę na co dzień, ale wspominam ją niesamowicie fajnie. Natomiast ja pamiętam w ogóle budynek, w którym myśmy się uczyli, bo to był budynek ten taki osławiony w Sopocie, to już pewnie wiadomo, o czym mówię, ta słynna willa z Nawosia Budzisza z niesamowitą przedwojenną historią. To było takie niezwykle sympatyczne, kameralne w zasadzie miejsce, bo to było tak, sale z bardzo wysokimi oknami, małe przestrzenie, salki profesorów czy doktorów, tak, asystentów, były te pokoje w dzisiejszych jakichś kamienicach, ciasne, ze stertą książek, niesamowity zapach, trzeszcząca podłoga, kręte schody, pokój z werandą był takim miejscem, w którym mieliśmy, był największym miejscem, mieścił nas w zasadzie najwięcej, więc w tym miejscu najczęściej mieliśmy wykłady. Na inne zajęcia jeździliśmy w inne części miasta, no i ta bliskość morza, to było coś niesamowitego. Ta bliskość morza, te wszystkie, to była frajda, bo to była tak, odskocznia po zajęciach, a czasem i na zajęciach, bo bywało, że na zajęcia chodziliśmy na plażę. Także jeśli chodzi o moje pierwsze odczucia, to jest właśnie ten indeks wtedy, kiedy trzeba było odebrać w Instytucie Psychologii na Pomorskiej. No i Gosia Budzisza, niesamowity, piękny budynek, na szczęście wyremontowany dzisiaj, też cieszy już kogoś innego. A proszę powiedzieć, które zajęcia wspomina Pani najlepiej? Trochę ich było. Może już nie pamiętam tak bardzo nazw zajęć, przedmiotów, ale pamiętam ludzi, którzy je prowadzili. To był na pewno niepowtarzalny, niesamowity profesor Chodubski, nieżyjący już dzisiaj Andrzej Chodubski. Poczucie humoru, dystans do świata, charakter, dystans do siebie. Fantastyczny człowiek, który otaczał studentów niezwykłym ciepłem. On miał taką aurę wobec siebie i roztaczał ją również wobec nas. Taki... On nam dawał do zrozumienia, że my jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Skoro tutaj jesteśmy i uczymy się w tym instytucie, to znaczy, że to była prawidłowa ścieżka wyboru. On był wspierający, on był serdeczny, był wyjątkowy po prostu. Co jeszcze absolutnym hitem każdego roku był i z tego co wiem jest doktor Jarosław Och, który z tego, absolutna pasja, energia, charyzma, on robi to, co kocha, więc z łatwością przychodzi mu przekazywanie wiedzy i zawsze na tych zajęciach można było słuchać, siedzieć, one w zasadzie, żal było, że się kończyły, no i te niezwykle trafne, zresztą do dzisiaj, jak spotykam doktora Ocha, postrzeganie rzeczywistości politycznej, rzetelne, prawdziwe i takie bym powiedziała zawsze w punkt, więc on był naprawdę takim darem na tych studiach. No był profesor Tłokiński, jego komunikacja interpersonalna, świetne zajęcia, duża wiedza, miał przede wszystkim młody zespół asystentów, którzy świetnie mówili o czymś, co wtedy było niestety nowością. Dziś komunikacja jest na każdych studiach, albo się jej uczy w liceum ogólnokształcącym już, czy nawet w szkole podstawowej, myślę, się uczy już o podstawach komunikacji. No wtedy to była totalna nowość. No doktor Dzięcielski, doktor Dmuchowski, postacie kojarzące się tak dobrze mnie z politologią i z czasami studiów, że ja dzisiaj, kiedy przypominam sobie ich nazwiska, to potrafię sobie wyobrazić albo przypomnieć, gdzieś tam się przenieść, no, i słuchając ich widzieć, co było za oknem tam na Wysia Budzisza. Także ja myślę, że właściwie wszyscy byli lekko mniej lub lekko bardziej super. Tam nie było takich postaci, nawet jeśli ktoś był, nie wiem, no postrachem jak Izydor Sobczak, tak, docent od statystyki, no to wiadomo, że
było to przejściowe, ale i tak był to zawsze człowiek bardzo wysokiej kultury osobistej i do tego jeszcze był pełen zrozumienia, mimo trudności z przedmiotem, to był pełen zrozumienia dla studentów. A czy to właśnie ten egzamin ze statystyki był najtrudniejszym? No, ja będę chyba wyjątkiem wśród reguły, bo dotąd, jak wspominamy z kolegami, koleżankami, to wszyscy mówią bezwzględnie, że to była statystyka. Natomiast dla mnie z profesorem Sobczakiem, docentem, nie była tak zła, ale faktycznie to był postrach i tam było sporo tych poprawek i warunków. Ja miałam natomiast najwięcej problemów z stosunkami międzynarodowymi. Stosunki międzynarodowe to był bardzo duży, obszerny temat. Książki cegły, to absolutnie takie książki. I wykłady szły dosyć, bym powiedziała, gładko, ale ćwiczenia już nie. I ćwiczenia to była zupełnie inna bajka z zupełnie innym człowiekiem, w związku z tym z młodym doktorem, charakternym. No takim, powiedziałabym, budzącym czasem nasze jakieś tam niechęci, ale nie zawsze. Trudno było akurat mi przejść ten przedmiot i też było sporo warunków na stosunkach międzynarodowych, na ćwiczeniach, nie wykładach. A czy podczas zajęć wydarzyła się może jakaś zabawna historia, którą chciałaby się Pani z nami podzielić? To zajęć może nie. Ale ja miałam dużo, dużo takich wesołych historii na zaliczenia. To proszę mówić. Bo pamiętam, jak dr Dmochowski i dr Dzięciewski, wspomniani przeze mnie, oni dzielili, zdaje się, może źle pamiętam, ale wydaje mi się, że wtedy akurat dzielili jeden pokój, no Gosia Budzisza właśnie, on był dosyć malutki. I na pierwszym roku studiów miałam wypadek, akurat w czasie sesji letniej, w związku z tym wszystkie terminy egzaminów miałam przeniesione na termin wrześniowy, na wrzesień, nawet z haczykiem na październik. No i we wrześniu przyszłam zaliczyć przedmiot ćwiczeń do doktora Dmochowskiego, w pokoju siedział również obok doktor Dzięciewski. No i padło na pytanie mało konkretne, czyli co mam do powiedzenia. No więc ja mówiłam długo, mówiłam elokwentnie, mówiłam wszystko, co pamiętałam, byłam bardzo skupiona, mówiłam dużo i tak poprawnie, że w ogóle nie zauważyłam, że nie mówię na temat. No i doktor Mochowski też tak słuchał bardzo uważnie, bardzo cierpliwie. Potem, kiedy skończyłam, to wziął mój indeks, odwrócił się do doktora Dzięciewskiego i powiedział, wpisz jej zaliczenie. No, nie jej, tylko pani Karolinie wtedy. Bo nie wiem, czy słyszałeś, ale pani Karolina odpowiedziała właśnie na wszystkie pytania z twojego przedmiotu. I ponieważ jeden był od cywilizacji, a drugi był od polityki geograficznej, to ja jakoś tak w tym całym stresie amoku gdzieś mi się to wszystko pomieszało, a chciałam zaliczyć oba przedmioty naraz. No i zaliczyłam, tylko że jeden nie wiedziałam, że właśnie zaliczył, nie wiedząc. No było tego trochę. No, może z innej zupełnie bajki była pani taka doktor Ewa Polak, makro albo mikroekonomia. No cudna kobieta, przesympatyczna, młoda jeszcze, która będąc na studiach miała okazję z kolei zaliczać przedmiot u mojego taty, który był profesorem ekonomii UG. No i już na moich studiach pierwsze zajęcie. No i czyta listę obecności, dochodzi do mnie i mówi, a ja znam to nazwisko, dobrze, tak kojarzę i tak mówi. Ja mówię, no dobrze pani kojarzy. No i pani doktor całe zajęcie opowiada o tym, jak ona będąc na studiach zdawała egzamin mojego taty w bardzo zaawansowanej ciąży i mój tata cały czas się denerwował, czy na pewno jest wszystko ok, czy ona jeszcze nie rodzi, czy się nie stresuje. No i ta faktycznie historię całą przerwała pauza, że tak powiem, na kolejne zajęcia już był czas i pani doktor, to takie miłe dla mnie wspomnienie, bardzo serdeczne. No ale był też na przykład, zajęcia, doktor Solański. Doktor Solański był to był przesympatyczny człowiek, dosyć sporej postury, który miał bardzo tubalny taki głos, w bardzo charakterystyczny sposób mówił. To był człowiek od elementów prawa, prawo pracy, no więc my pisaliśmy na tych zajęciach w sposób bardzo żartobliwy. Myśmy się regularnie rozgodzili, myśmy regularnie pozywali rodziców o alimenty, regularnie i wszystko pod jego dyktando. To było bardzo, bardzo wesołe zajęcia.
ten sposób specyficzny mówienia, którego ja nie umiem powtórzyć niestety, i te przyciąganie sylab. No więc seryjnie się rozwodziliśmy, pisaliśmy testamenty, ubezpieczenia, pozywaliśmy kogoś o to, o tamto. No, to się w życiu przydało, ale wszystko było z humorem. Nawet byliśmy syndykami. Wow. Niesamowite wspomnienia. A czy podczas studiów podejmowała Pani jakieś dodatkowe zajęcia, dodatkowe aktywności? Znaczy tak, generalnie jestem energiczna i aktywna. Ciągle mi brakuje na wszystko czasu, ale to był też taki moment troszeczkę inny na studiach, bo myśmy trochę mniej było tego, to było już 17, 18, 19 lat temu, tak? Więc było mniej troszeczkę Erasmusa i tak dalej, tych wszystkich wymian, do których później studenci mieli taki swobodny dostęp. Bo trzeba pamiętać też o tym, że Unia Europejska otworzyła dosyć duże możliwości. Moi koledzy wyjeżdżali na wakacje regularnie, na te takie wyjazdy jakby do pracy, szkolili język. Zdarzało się, że ktoś wjechał na semestr lub na rok do innej szkoły, lub jakiś staż dostał. Tak, to były takie sytuacje. Bardzo zazdrościliśmy koledze, który pojechał bodajże do ambasady amerykańskiej, tak, na staż, to bardzo mu zazdrościliśmy. No ale radziliśmy sobie jak mogliśmy. No i ja tej aktywności takiej, szczerze mówiąc, studenckiej, stricte studenckiej nie podejmowałam, natomiast szukałam wszelkich możliwości stażu, praktyk i tak dalej. To, co było fajne, to, że mogliśmy korzystać z tych wyjazdów do pracy, kształcić język, poznawać kulturę inną, poznawać ludzi. Dzisiejsza młodzież jest w innym momencie, a oni są troszeczkę inni już niż my, tak? Bo oni są często już po szkolnych wymianach, oni znają lepiej język niż my, albo nawet dwa. Więc tak naprawdę warto, ja zachęcam do każdej aktywności na studiach, bo widzę teraz też i po moim synie, który ma już 15 lat, on jeszcze studentem nie jest na szczęście, jeszcze ma trochę tego dzieciństwa przed sobą, ale jest już uczniem szkoły średniej i widzę, jakie ma możliwości. I absolutnie na studiach należy absolutnie podejmować dodatkowe aktywności, bo to nie tylko wiąże się z nauką bądź pracą, ale także z silnym rozwojem, który jest potrzebny każdemu nam, który potem procentuje. Więc absolutnie poszukiwać proszę pracę, wszelkie wymiany, podejmować próby stażowe, praktyki, programy mentoringowe. To są doświadczenia, które są zbierane w czasie studiów, a potem procentują w zasadzie, albo inaczej budują potencjał na przyszłość i powiem wprost, przydają się absolutnie zawsze, nawet nie wiemy, kiedy to się przyda. Dobrze. A gdyby miała Pani podsumować te wszystkie lata studiów, to proszę powiedzieć, co Pani dała politologia? Wszystko. Wszystko, absolutnie wszystko, bo to jest ten moment, w którym zaczęło się całe moje dorosłe życie, bo to był tak, początek drogi, w moim przypadku wyboistej, bo ja nie byłam prymuską, no ale to były takie wybory, od których rozpoczęłam wszystko, bo tak, małże kształtowanie charakteru, chęć dalszego rozwoju, bo ja rozpoczęłam również studiowanie w międzyczasie dziennikarstwa, zainteresowanie PR-em, komunikacją, właśnie tą interpersonalną, dlatego wspominałam o profesorze Kupińskim, bo to wtedy był ten temat, który jeszcze raczkował, nie był tak popularny jak dzisiaj, a to już się wydaje niemożliwe, co mi dało. Szeroki wachlarz tak naprawdę możliwości dawały te studia i to procentowało z każdym rokiem i w pracy, i w życiu. Studiowanie to jest taka sztuka życia, bym powiedziała. Po prostu to tak powiedziałam o zabawie troszeczkę, ale to już tak mówiąc ogólnie, po prostu trzeba przeżyć. I to w zasadzie trwa cały czas, bo nie ma rzeczy nieprzydatnych na studiach, tak jak mówiłam przed chwilą właśnie o tych programach szkolnych, mentoringowych, tak? Nawet jeżeli na ten dany moment wydaje nam się, że to jest zupełnie niepotrzebne, to wszystko się przydaje. Trzeba się nauczyć tylko to wykorzystywać, absolutnie idąc na politologię, nie trzeba być politykiem. Dużo ludzi myli to. Można, bo mamy przecież świetnych polityków po naszej gdańskiej politologii i posłów, i senatorów, ale mamy też fantastycznych dziennikarzy, mamy fantastycznych urzędników, samorządowców, nauczycieli, prawników, dyrektorów różnego szczebla.
i specjalistów, którzy, co jest ważne, bo bardzo dużo z moich kolegów uzupełniali politologię o inny kierunek studiów, często prawo, ekonomię, ale też o studium roczne czy dwuletnie, no i stawali się w pewnym momencie ekspertami w swojej dziedzinie, więc rewelacyjny kierunek dający duże możliwości, tylko trzeba je chcieć później i umieć wykorzystać, nauczyć się tego po prostu. A jeśli chodzi o fotografię, to skąd wzięło się to zainteresowanie? Fotografią to się zawsze interesowało, a na pewno już od czasów szkoły średniej. I w zasadzie fotografem nie postanowiłam zostać, tylko fotografia jakby znalazła mnie sama. Bo owszem, ja chodziłam do szkoły fotograficznej w pierwszym, drugim roku już studiów, jakby równolegle. Były 2-3 godziny tygodniowo, więc to nie było dużo pracy. Oczywiście pasja robi swoje i na to się poświęca więcej czasu niż w szkole. Ale był taki etap, kiedy właśnie zaczęłam studiować dziennikarstwo i to już była poważniejsza sprawa, no bo to już byli prawdziwi dziennikarze. Realne media, prasa, telewizja, radio, również praktyki w tych wszystkich mediach. I moją fotografią zainteresował się ówczesny redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, z którym miałam zajęcia. No i tak, pokaż zdjęcia, pokazałam zdjęcia. Przeszłam na staż 3 miesiące, zostałam trochę dłużej do dzisiaj. I tak, i to był 2004 rok, w gazecie chciałam fotografować. I tak wydawało mi się, że jak szłam na staż, to będę fotografować, a ja siedziałam za biurkiem, uczyłam się opisywać zdjęcia, obrabiać zdjęcia, szparować, czyli wycinać, kolorować, stawiać do gazety. Szkoła życia, naprawdę, kolejna szkoła życia to właśnie pokazuje, co może dać staż czy praktyka, co może pokazać, bo można się pomylić, tak? Mogło mi się to w ogóle nie spodobać, że ja poznałam gazetę od podszewki i fotografię od podszewki. No i pod okiem fantastycznego zespołu, bo naprawdę ten zespół i fotografów, i fotoedytorów, ale też i współpraca z dziennikarzami. Oni mnie ukształtowali, no i tak zostałam fotografem prasowym. No i to było 17 lat temu. Wszystko oczywiście zaczęło się dzięki studiom. No i to właśnie to, o czym przed chwilą mówiłam, że no bez politologii to wszystko się łączy. Bez politologii nie byłoby dziennikarstwa, bez dziennikarstwa nie byłoby fotografii. No i dzięki tym wyborom właśnie do dzisiaj pracuję w Dzienniku Bałtyckim. Krótkimi przerwami, to już jest 17 lat, 13 prowadzę swoją firmę. Wszystko jest na swoim miejscu. Tylko trzeba chcieć i uwierzyć, że faktycznie podejmuje się fajny wybór, uwierzyć samemu sobie na etapie składania, że tak powiem, tych dokumentów, bo wiadomo, wątpliwości są zawsze. Czy to jest dobre? Jak się tego nie czuje, to trzeba próbować dalej. Dobrze, Pani Karolino, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i że zechciała się Pani podzielić z nami swoimi wspomnieniami, swoim doświadczeniem. Dziękuję bardzo. Życzę oczywiście powodzenia wszystkim ubiegającym się o indeks, w Instytucie Politologii szczególnie, no i na każde inne studia również. No i bądźcie odważni, spełniajcie marzenia, bo warto. Dziękujemy bardzo, a z Państwem widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku naszych absolwentów. Do zobaczenia i do usłyszenia.